Lata poprzednie obecności wybranych w Polsce parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego wskazywały, że były poważne różnice między poszczególnymi eurodeputowanymi w zależności od wybieranej listy partyjnej do Europarlamentu, jeżeli chodzi o głosowanie w wielu istotnych też dla Polaków sprawach. Jak chociażby w przypadku dyrektywy tak zwanej ACTA 2. Okazało się, że głosy są po obu stronach za i przeciwko wprowadzeniu tej dyrektywy. Tak samo widać w innych kwestiach dotyczących bezpośrednio tego, co się może później zdarzyć w wyniku takiej dyrektywy w Polsce. Nie ma czegoś takiego jak czynnik narodowy w głosowaniu, a są elementy, które wskazują na przynależność bardziej do międzynarodowych grup politycznych w ramach Parlamentu Europejskiego, a nie narodowych. Stąd można zadać pytanie, czy obecnie wybrani będą bardziej czuli się związani z reprezentowaniem własnego państwa i jak interesy państwa będą przez nich ujmowane w codziennej pracy w Europarlamencie, czy poczują się elementem tej europejskiej nowej arystokracji, którą tworzy biurokracja, gdzie interes kraju jest interesem drugorzędnym, a na cel wysuwa się interes jednak biurokracji, która notabene nie reprezentuje europejskiego interesu jako takiego, tylko jednak warto zauważyć, że reprezentuje interesy najsilniejszych państw w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli celem polskich rządów było zwiększenie poziomu dobrobytu naszych obywateli, to tego celu nie da się osiągnąć, głosując za kolejnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o poziom wolności gospodarczej w Unii Europejskiej i wprowadzanie coraz większych ograniczeń. W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej w ramach Unii deklarowane, jeżeli chodzi o swobodny przepływ osób, towarów czy usług. Nagle okazuje się, że świadczenie przez polskie firmy usług w Unii Europejskiej jednak zagraża zasiedziałym firmom z tamtych krajów i stąd powstała inicjatywa wprowadzenia dyrektywy, która by takie wolności ukrócała. Stąd dla interesu polskiego najważniejsze jest, aby ten poziom wolności gospodarczej w Unii obronić i go zwiększyć, a nie reglamentować w kierunku ustanawiania chociażby wspólnego wynagrodzenia minimalnego czy innych ujednolicających przepisów, chociażby podatkowych, bo w ten sposób nie możemy już konkurować z państwami, które są od nas znacznie wyżej pod względem rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Wtedy przyjmując takie rozwiązania, będziemy na trwale skazani na dysproporcję, która będzie się zmieniała dynamicznie, ale ciągle będziemy niestety podążali po cudzych śladach, nie mogąc, tak jak Irlandia zmieniając swój system, w dwa pokolenia wyprzedzić Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o dobrobyt i poziom życia obywateli.